I tak blisko, Max. Musiałem przejść. Znajdujemy się na zgrupowaniu Domek Doktora. Dlaczego Domek Doktora? Dlatego, że był to punkt opatrunkowy, tak? W domu, który nie był szpitalem, nie był punktem opatrunkowym, był normalny, najzwyczajniejszym w świecie domem, w którym mieszkał. No tak właśnie, to jest słowo trafione w punkt. Słuchajcie, sanitariusze z Pola Bitwy znosili na noszach rannych, zostawiali je przy bramce. Bramka była tutaj, do domku doktora. I tutaj sanitariusze z tego terenu, z tego obejścia tutaj, z tej posesji, brali rannych na swoje nosze i przenosili je dalej, w miejsca, gdzie można było ich opatrzyć. Niekoniecznie do domku doktora, niekoniecznie musieli oni być operowani, musieli mieć kończyny amputowane, ale byli ranni i ich się też zaopatrywało. Nie wszystkich udało się uratować. Nie wszyscy sanitariusze przeżyli, bo wiadomo, że oni też ginęli. Zadanie wasze będzie polegało na tym, że mamy tutaj, jesteście sanitariuszami z pola bitwy i jesteście sanitariuszami... Cały patrząc będzie razem. Aha, proszę, postawić, proszę. Stajesz tu. Ranny. I czekajcie, Max, nie biegniemy. Tak? Gotowi? Tak. Go. Lecisz, Max. Dobra, chodź, nie, o. Wiesz ją za ręce, wiesz ją za ręce. Ej, Wiktoria, chodź tutaj. Odciągnij się tam. Dawaj. Szybko. Jeszcze te. Nie, i muszę iść z nimi, Max. Idziemy z nimi wszyscy. Cały patrol. Wszyscy, cały. Stop. Wow. To było ciężkie. Wszyscy żyją? Tak. Macie na to 10 minut. Nie możecie rozmawiać w tym czasie. Czas się liczy od pierwszej postawionej stopy za tą liną. Jak dotkniecie liny, to zadzwoni dzwoneczek, więc jest minus jeden punkt. Aha. A to trzeba się jakoś trzymać, czy każdy osobno? Jak chcecie. Mhm. I jedziecie całym patrolem, nie? A gdzie mamy? Ustawiamy sobie jakąś kulę. Dobra.